Dzień dobry, jesteśmy z Adamem Badziakiem. Nie trzeba przedstawiać, także od razu pierwsze pytanie i może trochę dziwne. O powód bycia tutaj Yamahy. Może dziwne, ale pytam dlatego, że wiele marek niestety nie ma już kolejny rok, a Yamaha zawsze jest. No to jest prawda. Powiem szczerze, że ja tutaj mam taki swój udział, że mocno zawsze centrale, bo ja jestem jakby przedstawicielem, dealerem, jednym z dealerów Yamahy, natomiast centrala gdzieś tam zawsze naciskam i że warto być jednak. To jest nie tylko ze względu na sprzedaż, która na pewno dzięki takiej wystawie Yamaha może być, dzięki tej wystawie może być lepsza, ale chodzi o popularyzację sportu i w ogóle motocyklizmu w Polsce. Cieszę się, że tak naprawdę targi się przeniosły na tą halę, gdyż ona daje większe możliwości. No i to widać, bo jest więcej wystawców niż w zeszłym roku. Tak jak wspomniałeś, niestety nie ma wszystkich. No nie ma przede wszystkim dużego gracza Hondy, ale Yamaha w zeszłym roku w sprzedaży była liderem. Zajęła to pierwsze miejsce w motocyklach powyżej 125, jeśli chodzi o sprzedaż w naszym kraju. No i nie ma możliwości, żeby się tu nie pokazali. No, także jesteśmy, zresztą Yamaha dostała nagrodę za wsparcie przy tych targach. Fajnie, że też udało się zrobić taką strefę jak ta. Nie tylko handlowa strefa, która jest główną oczywiście tutaj wystawą Yamahy, ale mamy taką strefę, gdzie mamy ludzi, bo same motocykle to nie to. Muszą być do tego ludzie, dlatego fajnie, że tutaj akurat jesteśmy w kącie, gdzie są zespoły wyścigowe. Paweł Szkopek, Patryk Pazera, zespół Wójcika. Mamy Daniela Blina, no to jest przede wszystkim nadzieja. Bardzo się cieszę, że jest wsparcie ze strony Yamahy na w miarę możliwości, że chłopak gdzieś tam tą pomoc ma. Mamy motocykl Olawka z motocrossu Włodarczaka i niestety on jest teraz na treningach, więc nie mógł tutaj gościć, ale no fajnie, że jest taka strefa klubowa dla Forum R1, dla pomocy drogowej, motocyklowej. Yamaha tutaj naprawdę poszła bardzo szeroko, no ale mam nadzieję, że inni też zobaczyli i w przyszłym roku te targi będą z większą ilością, a przede wszystkim no właśnie ta Honda, no to jest duży gracz, Ducati, no ich nie ma, no ale mam nadzieję, że może w przyszłym roku się pojawi. No właśnie, moje pytanie o sprzedaż, bo minęło już trochę czasu od wprowadzenia nowych przepisów o 125 i zastanawiam się, jak to wpłynęło na sprzedaż większych motocykli, czy to obniżyło sprzedaż większych motocykli, bo ludzie przerzucili się na przykład, znaczy kupują 125, czy wręcz odwrotnie, kupują 125 i zaraz wracają po coś większego. Tak, no w pierwszym roku oczywiście i w drugim olbrzymia sprzedaż 125 i jest odczuwalne, że ludzie potem wracają na większe motocykle, bo to jest tak, to ciężko tą barierę przełamać, jeżeli trzeba od razu zrobić prawo jazdy. A jeżeli to się wsiada na tą 125, człowiek sprawdzi, podoba mi się to, da się jeździć, no to później to prawo jazdy robią. No ja w salonie naszym no widzę naprawdę taką prawidłowość, że bardzo często ludzie wracają, zresztą oddają na taką 125 w rozliczeniu i sięgają po większy motocykl. Często to są nawet skutery. Te 125 przesiadają się na jakąś 300, 400, ale jest widać to i dobrze, bo powiem szczerze, że ten rynek, no był taki moment, że już tutaj u nas zaczął maleć, no ale teraz jednak jest, mimo gorszego 2017, bo był gorszy, ale to jednak tą taką schodzącą widać linię jest lepiej. A którą wyznaje Pan szkołę? Wsiadamy na 125, po kolei przechodzimy wszystkie kategorie, czy docelowo zdajemy prawo jazdy, w sumie nic nie umiemy, ale zaczynamy od motocykla tego docelowego, nawet jak to jest 600 ścigacz? Ja to wyznaję zasadę od 50 nawet. No. Im można wcześniej wsiąść, tym lepsze nawyki łapiesz i po prostu w ogóle bezpiecznie jeździsz. No, motocykle, ja to zawsze powtarzam, to jest piękna rzecz, piękna sprawa, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że może być niebezpieczna to zabawka, jeżeli ktoś jest nierozsądny albo właśnie nie zaczyna od odpowiednich pojemności, od razu łapie się na te potężne moce. No wiadomo, przy głupocie, albo nawet nie przy głupocie, ale jakieś zachowaniu innych kierowców na drodze, jeżeli mamy tych umiejętności nabytych na małych pojazdach, możemy sobie zrobić krzywdę. No właśnie, to jeszcze ostatnie pytanie a propos tych najbardziej niebezpiecznych motocykli. Kto będzie mistrzem w przyszłym roku w MotoGP? No mamy te testy, które właśnie teraz w Katarze się kończą. No i powiem szczerze, że no zagadka, bo sezon prawdopodobnie będzie taki jak w ubiegłych dwóch latach, czyli że no nie wiadomo po prostu w każdej rundzie kto wygra, ale no faworyt jest Marquez. No moim zdaniem faworytem jest Marquez i jeżeli nie będzie jakichś sytuacji takich nieprzewidzianych, mam na myśli kontuzja czy jakieś wywrotki, no to jednak Honda widać, że zrobiła dobrą robotę względem zeszłego roku. A Marquez już w zeszłym roku był konkurencyjny, więc na pewno to jest faworyt.
No ale myślę, że będzie na tyle ciekawie, że to nie będzie tak, że Marquez będzie każdy wyścig wygrywał, a zwycięzców będziemy wielu. Myślę, że tak. No Dovizioso będzie mocny. Myślę, że Rossi mimo wszystko. Vinales ma złe testy, ale może to go zmobilizuje i Yamaha samą do poprawienia motocykla i on też będzie się liczył. Zarco może wyskoczyć. Myślę, że Lorenzo już na Ducati. Suzuki miało bardzo udane testy. Także no, tych nazwisk jest bardzo dużo, tych motocykli jest wiele. Także mówię, faworyt Marquez, ale konkurencja będzie ostra. Już naprawdę ostatnie pytanie o Daniela. Jakbyśmy mogli co parę słów na jego temat, żeby jak najwięcej osób zachęcić do wspierania. No powiem szczerze, to jest chyba w ogóle najważniejsza rzecz, jaka tutaj się dzieje, jaka mnie tutaj interesuje, to jest właśnie wsparcie tego chłopaka, bo jest nieprawdopodobnie utalentowany. Ma wiele bardzo ważnych cech, które składają się na to, że mogę naprawdę powiedzieć, że to jest ktoś, kogo możemy w przyszłości oglądać w Mistrzostwach Świata. A tak z ręką na sercu do tej pory no nie pamiętam, czy byłbym w stanie o jakimś polskim zawodniku powiedzieć, że naprawdę ma takie możliwości. Bo może był szybki, ale był za stary. A tutaj mamy fajnego chłopaka, który wcześniej zaczął jeździć, ma warunki fizyczne, ma też dobrze w głowie poukładane, co jest bardzo istotne. Ważna rzecz, żeby właśnie go tylko wesprzeć, niestety finansowo. Tutaj dużo rozmawiamy wśród różnych producentów. Fajnie, Jacek Grandys, człowiek związany z Suzuki, jest w stanie pomóc i liczymy, że tutaj dzikie karty, przed chwilą z Jackiem rozmawiałem, są wysłane, za kilka dni będziemy mieli potwierdzenie, czy pierwsza dzika karta na rundę w Hiszpanii będzie przyznana. Jeżeli tak, Daniel pojedzie i tutaj też PZMOT pomaga i tutaj trzeba podziękować panu Sikorze, bo tutaj naprawdę chce pomóc i myślę, że wiele osób pomaga i z tego co widzę w ogóle w internecie, to generalnie Daniel ma wsparcie. No, kto może, to tam też wspiera go finansowo, no ale to wiadomo, że nie zawsze każdy może sobie na to pozwolić, no, ale jak ktoś może, to fajnie i oby się udało także, bo przecież jak Daniel Blind gdzieś wejdzie w te Mistrzostwa Świata, to spopularyzuje ten sport, spopularyzuje motocykle w Polsce, więc myślę, że dla wszystkich tutaj związanych z branżą, no to po prostu trzeba na niego huchać, dmuchać i mu pomagać. Dzięki wielkie.